To teraz podpytam Cię o fantastyczny dom w Toskanii, którego nie zakupiłaś, bo był to świetny żart. Poczekaj, jeszcze. No i właśnie, dlatego że w każdym żarcie, tak jak i w każdej plotce, jest takie ziarenko prawdy. Czy to jest troszeczkę takie Wasze marzenie, aby kiedyś zakupić nieruchomość w tym malowniczym miejscu? Tak, jest to nasze marzenie i ja jakby nie bez przyczyny w ten sposób żartowałam na Instagramie na Prima Aprilis, ponieważ ja uważam, że wszystko, co wypowiadamy, ma ogromną moc. Więc nawet jak żartujemy, to żartujmy mądrze, także gdyby to się spełniło, to jest to dla nas okej. I to jest taki żart, który gdyby nam się spełnił, to było dla nas bardzo okej. Bo jest to jedno z naszych marzeń. Nie wiemy kiedy. Nie mamy jeszcze tego przerobionego na cel, który jest w danym momencie do zrealizowania, tylko jest to po prostu takie na razie gdzieś tam w chmurach. Zobaczymy. No tam braliśmy ślub i tam się fantastycznie czujemy. Może kiedyś. Ale bardziej na przykład wizualizujesz sobie zakup domu, czy zakup jakiegoś mieszkania, czy czego? Po prostu jakiegoś miejsca, które byś tam miała? Na pewno z kawałkiem trawy, ponieważ my lubimy żyć w okolicznościach natury. Teraz też mamy jakiś tam ogródek, więc niezależnie od tego, czy to byłby dom, czy jakiś apartament, to na pewno musiałby być dostęp do trawy, do ziemi, do tego, żeby móc wyjść każdego poranka na słońce i spojrzeć w niebo.